Powiedzcie, dlaczego zdecydowaliście się pomóc tej rodzinie? Generalnie to był też przypadek, no bo z Instagrama do mnie taka dziewczyna pisała dosyć długo i przedstawiała właśnie historię Izy, a byliśmy w trakcie budowy domu pod Poznaniem i gdzieś tam było to dosyć blisko, przedstawiła nam historię, że to jeszcze są bliźniaki. Dom pod Poznaniem też budujemy dla dzieciaków, dla kobiety, która ma bliźniaki. Właśnie przyjechał nam towar, więc musimy go rozpakować. Tak, zaraz wrócimy do domu. Kontynuujemy. Dowiedzieliście się z... Dowiedzieliśmy się z Instagrama tak naprawdę o Izie, o tym spalonym domie. Równocześnie robiliśmy dom pod Poznaniem też dla kobiety, która ma trójkę dzieci, w tym bliźniaków. No i okazało się, że tutaj też są bliźniaki. Jakoś taki sentyment, nie wiem. Mieliśmy chwilę czasu, było to dosyć blisko, więc inaczej, wynika z tego, że to nie był przypadek po prostu. Że bliźniaki budują, to nie jest tylko nazwa, tylko to jest jakieś przesłanie, jakaś misja, więc... Bo w poprzedniej rodzinie, tak powiedzieliśmy, też są bliźniacy, tylko jeden z nich jest sparaliżowany. Tutaj są dwa małe bąble, też są bliźniakami. My też jesteśmy bliźniakami, Fundacja Bliźniaki budują. Tak się złożyło po prostu. No i lecimy, no już no, nie pierwsza akcja, nie ostatnia. Powiedzcie, na jakim etapie jesteście teraz? Widzę, że mury już wyszły z ziemi. Jest już parter położony, praktycznie tutaj jeszcze końcówka wiatrowa, taki jeszcze domurowujemy, robimy szalunek na strop, zbroimy się i będziemy układali zaraz to. Zaraz będziemy też wylewać już. I myślę, że poniedziałek, wtorek będziemy już wylewać beton na strop. Czyli to już takie najgorsze za nami, później już tylko ściana kolankowa i lecimy. Tak, wieniec i później daszek, także mam nadzieję, że tutaj szybciutko się wyrobimy. Jeszcze w tym roku zdążymy wylać tynki, żeby ta pogoda nam dopisała, także... zrobimy tynki i żeby to jeszcze podeszło w tym roku. Jeszcze w tym roku myślę, wydaje, że zaczniemy działania w środku związane z wykończeniem. Więc myślę, że za parę miesięcy Iza będzie mogła się wprowadzić do nowego domu. To świetna wiadomość. Powiedzcie, skąd macie materiały? Bo tutaj mnóstwo trzeba... Przede wszystkim chcielibyśmy podziękować Grzesiowi z Build Construction, bo tak naprawdę to dzięki niemu głównie tak ta budowa szybko idzie, bo ma ekipę, ma firmę budowlaną, stawia duże budynki, galerie, więc znalazł czas. W ogóle dziękuję mu bardzo, Grzesiu, to super sprawa i dzięki temu możemy to szybko tak budować. Pomagają nam firmy różne, do których się odzywamy sami i niektóre firmy się sami do nas odzywają poprzez to, że właśnie na mediach społecznościowych pokazujemy to, co robimy i szukamy pomocy. I jakoś sklejamy to wszystko do kupy, także na pewno bez tych wszystkich ludzi, tych dobrych dusz, nie dalibyśmy rady zrobiliśmy tego dźwignąć, a dzięki właśnie takim ludziom mamy motor napędowy. I zrobiliśmy już tak naprawdę kilka mieszkań, wyremontowaliśmy dla dzieciaków z domu dziecka, zrobiliśmy 3 domy w Afryce, tutaj już jest chyba 3 dom, bo w sumie z Krzysiadankiem, który zaczęliśmy, no to mamy już prawie 3 dom na koncie i to tak naprawdę w bardzo krótkim czasie, no to rok, półtora jest, odkąd tak mocno ciśniemy, nie? Te domy też w Afryce wybudowaliśmy 4 lata temu akurat, ale od tego w sumie się zaczęła nasza przygoda z budowaniem dla ludzi domów. Jakie? To jest 6 lat temu? Z 5. 5 lat temu już. Powiedzcie, czego wam jeszcze tutaj potrzeba? Czy czegoś wam brakuje? Potrzeba to naprawdę będzie nam ludzi do pomocy, do wykańczenia na pewno. Ale na pewno też... firma, właśnie jakby była w okolicy firma, która zajmuje się tynkami. Tynki przede wszystkim będą potrzebne. Tak. W sensie robotnicy i sprzęt, robotnicy, którzy mogliby to wykonać, a my materiał już postaramy się ogarnąć. Bo udało mi się ogarnąć dach, więźbę dachową od Maćka z firmy. Udało mi się od naszego przyjaciela Tomka załatwić blachę na dach, więc to załatwiliśmy, okna jeszcze będą potrzebne, drzwi, będą potrzebne tynki do zrobienia, będą potrzebne na pewno jakieś elektrykę płytki, też już mamy elektrykę też mamy z fotowoltaiką, także no dużo już się nam udało ogarnąć, ale potrzebujemy na pewno ludzi do pracy, którzy wykończą ten dom, można powiedzieć, razem z nami, którzy nam pomogą.
Panele też, panele też mam. Wykończenie praktycznie mam od Rafała. No tak, Rafała, no, ale więc, no... może i oni tynki od razu zrobią. Ale płytki, nie, no ale przede wszystkim tynki. Słuchajcie, wszystko to, co potrzebne do domu na pewno się przyda. Meble. Jak nie tutaj na budowę, to mamy kolejne mieszkania dzieciaków z domu dziecka, które mamy w kolejce do robienia. Tak. Także na pewno materiały. Mamy już kolejne mieszkanie do zrobienia właśnie dla dzieciaka z domu dziecka w Elblągu, z naszego miasta, więc też po tej budowie następnego tygodnia lecimy do Elbląga i tam też będziemy działać, więc no jakby zaczyna się to nasze pomaganie już jako trochę praca, nie? Już traktujemy to w sumie jako praca na pełen etat, no bo to robimy na co dzień. Mhm. Powiedzcie jeszcze na koniec, skąd was ta pasja pomagania? Wydaje mi się, że po prostu my lubiliśmy zawsze to robić. Zawsze chcieliśmy mieć domek na drzewie, nigdy tego nie mieliśmy, bo my jesteśmy sami z chłopakami z domu dziecka, więc nam tego brakowało i wiemy, co można dać człowiekowi, co będzie największą wartością w jego życiu. No i my mamy taką pustkę chyba jakoś w życiu, mamy jakąś taką obszary, które leczą nas poprzez karmimy, te pomaganie. Karmimy gdzieś tam nasze te niedobory z dzieciństwa, tak, karmimy sobie wszystko tym uczuciem, jak przejeżdżamy tutaj, jak widzimy uśmiech. W każde zdanie mi się wtrącasz, stary. Jest masakra, to jest, no w każde zdanie mi się wtrąca, bo nie to macie... To będzie off the record. Stary, no tak, w każde dobra, zdanie. Nie, bo gadasz i przerywasz, nie wiesz co powiedzieć, nie. To tutaj chcę dokończyć. W każde zdanie, także tak jak powiedziałem, gdzieś łatamy dziury emocjonalne tym szczęściem tych ludzi i widokiem uśmiechu ich na twarzy, więc to nas buduje, to nas napędza. I rozwijamy się i chcemy robić tego coraz więcej, więc na pewno ludzie, którzy tak bardzo nam pomagają, będą potrzebni zawsze i będzie im potrzeba jeszcze więcej. Po prostu, w skrócie, ogromna radość po tym jest i to człowieka ja już po prostu napędza. Dobrze, mogę podsumować ja? No. Dziękuję. Dobrze, no i co? Jak widzicie, praca fizyczna nie uspokaja emocji tych dwóch silnych facetów. Mają nadal w sobie pełno werwy, także życzymy im dużo siły, żeby mogli w spokoju dokończyć ten dom. Dziękuję bardzo. Agnieszka Stachurska.